Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry, Ewelina Mielecka-Stankiewicz. Zapraszam na wydanie letniego studia plenerowego Myślenice i TV. Dziś moim i Państwa gościem w nieco innym wydaniu niż dotychczas, bo właśnie w wydaniu plenerowym, jest Piotr Hajduk, wójt gminy Pcim. Dzień dobry, witam serdecznie Panie Wójcie. Dzień dobry, witam. Panie Wójcie, sprzyja nam dzisiaj pogoda, sprzyja nam dzisiaj przyroda, sprzyjają nam krajobrazy, ale przed nami ważne i trudne tematy, które niejednokrotnie są na ustach mieszkańców Pana gminy. Tematy inwestycyjne, tematy społeczne, tematy kulturowe. I właśnie od tych inwestycyjnych chciałabym rozpocząć naszą rozmowę. Niegdyś wiele się mówiło o konieczności przebudowy skrzyżowania w centrum Pcimia. O ile dobrze pamiętam, to skrzyżowanie łączące drogę krajową z drogą gminną. Docelowo miało powstać tam rondo. Panie Wójcie, czy te plany są nadal aktualne? Jak najbardziej tak. Jest to sprawa wciąż żywa i jest to sprawa, która no, ciągle czeka na swój finał. Faktycznie ten wielki optymizm, który pojawił się 2 lata temu wraz z pozytywną decyzją na finansowanie całej inwestycji, no, wymagał spełnienia wielu warunków, a tym najważniejszym było uzyskanie pozwolenia na budowę. No tak jak to często bywa przy takich inwestycjach, gdzie krzyżują się drogi, tak jak Pani powiedziała, gminne, drogi krajowe, gdzie poza gminą, uczestnikiem całego postępowania jest również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. No tak i w tym przypadku no, te formalności zajmują trochę czasu. Obecnie całość dokumentacji uzgodnionej już z Generalną Dyrekcją po wszystkich ustaleniach, uzgodnieniach, po wszystkich ustępstwach, które musieliśmy również na szczeblu ministerialnym pozyskać. Cała dokumentacja jest w Urzędzie Wojewódzkim i jest procedowane uzyskanie pozwolenia na budowę, więc mam nadzieję, że już ten dokument pozwolenia na budowę w najbliższym czasie, w najbliższych tygodniach no, będzie możliwy do pokazania i będziemy mogli przystąpić już do realizacji. Pomimo, że ta procedura się wydłużyła, no, nie zmienia to faktu, że finansowanie tej inwestycji w dalszym ciągu jest zabezpieczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. I również tutaj pozostajemy w stałym kontakcie z Generalną Dyrekcją, która de facto będzie inwestorem. Gmina jest tutaj partnerem, który w tym przypadku no, miał uzyskać pozwolenie na budowę i stosowne zgody. Jak ważna jest to inwestycja dla gminy Pcim? No, jest to faktycznie jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji i jest to inwestycja bardzo ważna, nie tyle dla gminy Pcim, ale również trzeba tu powiedzieć i wymienić gminę Tokarnia. No, cały tranzyt, jeśli chodzi o samochody jadące Zakopianką i przejeżdżające przez naszą gminę, również w stronę Tokarni, odbywa się właśnie poprzez to skrzyżowanie. No, do tego dochodzą nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy również, jak wiemy, w Pcimiu mają swoje siedziby w strefie przemysłowej. No, sami widzimy po tych godzinach, szczególnie porannych lub popołudniowych, do jakich tutaj korków dochodzi i jak ciężki jest tutaj przejazd, więc no, jest to inwestycja bardzo ważna i mam nadzieję, że naprawdę niedługo będziemy mogli przystąpić już do takiej realizacji w terenie, gdzie będzie widać efekty. Inwestycja ważna, ale również inwestycja kosztowna. O jakich zasobach finansowych mówimy? W chwili, kiedy uzyskaliśmy pozytywną decyzję na finansowanie, była mowa o 4,5 miliona. No jak wiemy, te stawki na rynku budowlanym cały czas się zmieniają, jest to wszystko bardzo dynamiczne, więc taki ostateczny kosztorys myślę, że będę mógł przedstawić już po samym uzyskaniu pozwolenia na budowę, bo na pewno będzie to zaktualizowane. Nie wiem, w którą stronę, czy no podejrzewam, że raczej tych kosztów przybędzie. Niemniej jednak tutaj jest takie zapewnienie, że pieniądze na tą aktualizację będą. Tak jak Pan wspomniał, rondo w Pcimiu to bardzo ważna inwestycja, ale w gminie podejmowane są również inne inicjatywy. Jak wygląda gminny kalendarz inwestycji? Które zostały już zrealizowane, które są w planach, a które są w trakcie realizacji? Z czego mieszkańcy mogą już korzystać? No na pewno w tym roku, jeżeli mówimy o tym gminnym kalendarzu, no to poprzez różne sytuacje, jak chociażby COVID czy powódź, która nawiedziła nas w czerwcu, no jest trochę ten kalendarz zachwiany. Ale no na obecną chwilę, jak co roku zresztą, realizujemy szereg inwestycji drogowych. Na pewno taka inwestycja, która już się dzieje, to jest odnowa centrum miejscowości Stróża.
Mówiliśmy też o tym wielokrotnie, no jest wykonywana nowa nakładka asfaltowa, nowy chodnik, nowe oświetlenie. Kolejnym etapem tak jakby tej inwestycji będzie chodnik oraz oświetlenie w stronę przedszkola, no popularnej zwanej Zagrody w Stróży. To jest inwestycja współfinansowana przez powiat myślenicki, więc to są na pewno dwa takie elementy, które już się dzieją. Również tutaj w miejscowości Pcim możemy obserwować postęp prac nad parkiem, który również realizujemy. Również zamknięcie tego etapu podstawowego, tak to nazwijmy, jest przewidziane na wakacje tego roku. No, przy parku no, trzeba podkreślić, że ta inwestycja była wielostopniowa. No, tam również zaczęliśmy od przesunięcia ścieżki rowerowej oraz wykonaniu parkingu właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie parku. No, sam park oraz ta inwestycja będzie oddana jeszcze w tym roku. No i to są, mówię, to są takie większe rzeczy. Z mniejszych spraw, ale uważam, że również ważnych, no to teraz jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji na realizację, jak co roku zresztą, kilku dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych na terenie gminy. No na pewno będą to inwestycje dotyczące Trzebuni, również Pcimia, jak wiemy, no wiele dróg pozostało tam do odbudowy po ostatniej powodzi, więc to chcielibyśmy realizować. W ostatnim czasie również Państwo mogli zaobserwować, że tutaj, gdzie jesteśmy, w najbliższym naszym otoczeniu pojawiły się również nowe zabawki na placu zabaw. No to też jest jedna z inwestycji może drobniejszych, ale takich, która obok parku, myślę, że będzie taką wizytówką naszej gminy i są to również takie działania gminy, żeby ta gmina stawała się atrakcyjna nie tylko dla nas, ale również dla osób przejeżdżających przez naszą gminę, przyjeżdżających tutaj na weekendy czy w tym okresie wakacyjnym. Mówimy o inwestycjach, które już się zakończyły lub które trwają, a co w planach inwestycyjnych? Oprócz tych małych inwestycji drogowych. W planach inwestycyjnych na pewno zabiegamy o to, ażeby w tych wspólnych tematach z powiatem udało się wreszcie zrealizować fragment lub całość chodnika drogi na trasie Trzebunia-Stróża. No jest to bardzo duży odcinek w stronę Bieńkówki, no, na którym fragmentarycznie pojawia się chodnik. Jest to droga bardzo ruchliwa i tutaj no, plany są od wielu lat, no niemniej jednak bez takiej dobrej współpracy i wspólnych podejmowanych działań ze strony również starostwa powiatowego, no na pewno nie uda się tego zrealizować. Przypominam, że jest to droga powiatowa, ale to jest jedna ze spraw, które na pewno bardzo leży mi na sercu i którą chciałbym zrealizować. Panie wójcie, ale ta współpraca jest, czy jej nie ma, jeśli chodzi o gminę Pcim i powiat myślenicki? To znaczy współpraca na pewno jest i nie ma. No, powiedzmy tak, chętnie korzystamy z wszelkich programów dotyczących chociażby profilaktyki ochrony zdrowia, które często są przygotowywane czy też proponowane nam przez starostwo. No, na co dzień być może nie wszyscy wiedzą, ale profilaktyka szczepień czy profilaktyka różnych badań dla osób, szczególnie już seniorów, prawda, no dzieje się na zasadzie wspólnych działań i gminy i powiatu. Jeżeli chodzi o tą współpracę, jeśli chodzi o drogi powiatowe, no to my też nie możemy ściągać odpowiedzialności z powiatu za troskę o swoją drogę, o swoje mienie, więc no tutaj w wyniku tej współpracy kilka lat temu udało nam się zrobić fragment chodnika w miejscowości właśnie Trzebunia, no ale to jest ciągle za mało. No ludzie jednak czekają bardzo długo na te inwestycje. Gmina nie ma tutaj tytułu, żeby samodzielnie inwestować na mieniu powiatowym. I liczę, że faktycznie w najbliższym czasie uda się wypracować jakąś wspólną formułę, która pozwoli te inwestycje zrealizować. No my nigdy nie uciekamy od tego tematu. No, niemniej jednak no, musi to być na zasadach partnerskich i w oparciu o takie finansowanie, które i dla gminy będzie do zaakceptowania i dla powiatu. Więc tutaj na pewno jest duże pole do działania, bo uważam, że tych inwestycji powiatowych do tej pory na terenie naszej gminy w porównaniu chociażby z gminami ościennymi było bardzo, bardzo mało.
Dodam tutaj, że również jesteśmy na końcowym etapie projektowania oświetlenia drogi pomiędzy Pcimem a Stróżą, oświetlenia de facto drogi powiatowej. My również nie czekamy tutaj na ruch ze strony starostwa. Nie ma na tej drodze na dzień dzisiejszy chodnika. Jest bardzo niebezpieczne pobocze. Tylko fragmentarycznie pojawia się ścieżka rowerowa, z której mieszkańcy korzystają również jako ściągu pieszego. Nie czekając, zleciliśmy projekt budowy oświetlenia. I to oświetlenie, no bez względu na to, czy będzie powiat zainteresowany, czy nie, chcemy realizować, żeby właśnie to bezpieczeństwo poprawić. Niemniej jednak bez chodnika również przy tej drodze nie może się prawda, te najbliższe lata muszą w te inwestycje prawda, muszą te inwestycje być przeprowadzone. Jak pan widzi rozwiązanie tego problemu? Bo rozumiem, że przeciwwskazań do współpracy nie ma. Przeciwwskazań oczywiście nie ma. Gmina swoją chęć niejednokrotnie wyraziła, czy to poprzez spotkania, czy to poprzez spotkania z panem starostą, czy to poprzez spotkania z radnymi tutaj właśnie z naszego terenu i tutaj wydaje się, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. No, niemniej jednak myślę, że powinniśmy wreszcie przejść do działań. Również gmina ma kilka propozycji, no, które myślę, że mogą usprawnić ten cały proces decyzyjny, więc no, mam nadzieję, że faktycznie ten czas, który przed nami, pomimo tego trudnego roku, tak jak powiedziałem na wstępie, myślę, że mimo to uda się jakąś wspólną formułę wypracować. Mówimy o oczekiwaniach wobec władz powiatu myślenickiego. A jakie są najczęstsze oczekiwania mieszkańców wobec samorządu, którym pan zarządza? Czy te ich oczekiwania, te ich projekty, pomysły są realizowane i wpisują się w ten długofalowy plan rozwoju gminy Pcim? No na pewno tak. Na pewno to, co realizujemy, chcemy realizować w oparciu właśnie o to, co mieszkańcy mówią, z czym mieszkańcy przychodzą czy do radnych, czy bezpośrednio do mnie, w oparciu o to, co pojawia się na spotkaniach z mieszkańcami. To nie jest dla mnie zaskoczenie, że takim tematem najbardziej cieszącym się zainteresowaniem jest temat dróg dojazdowych, poprawiania tych nakładek i tych dróg, które już są no, powiedzmy na w miarę dobrym standardzie, ale również robienia dróg, bo też trzeba sobie to wyraźnie powiedzieć, że mamy jeszcze miejsca na terenie naszej gminy, gdzie w zasadzie dojazd do domów oznacza drogę, prawda, jakąś ubitą lepiej lub mniej. No i z takimi problemami na co dzień zmagają się mieszkańcy. Jest to teren górzysty, więc wiemy, ile to problemów niesie. My staramy się na to reagować. To, co również powiedziałem na wstępie, nie ma roku, w którym nie zrealizowalibyśmy, pomimo problemów, którym jest chociażby nieuregulowany stan tych dróg, nie ma roku, gdzie nie zrealizujemy przynajmniej kilku tych inwestycji. Więc myślę, że osoby, które na przestrzeni tych ostatnich lat starały się o taką inwestycję, ta inwestycja no, została zrealizowana, no to są na to najlepszym dowodem, że przy takiej współpracy mieszkańców i cierpliwości przede wszystkim również mieszkańców udaje się wiele zrealizować. Więc te tematy drogowe, no to jest taki temat, myślę, że najważniejszy. I te mniejsze, i te większe. Drugi taki powiedzmy blok spraw, gdzie również staramy się wyjść naprzeciw mieszkańców, no to są sprawy związane z edukacją i z tym zapleczem szkolno-edukacyjnym na terenie naszej gminy. I tutaj również na przestrzeni tych lat udało się wiele zrealizować. Przed nami również wielka inwestycja, o której wcześniej nie powiedziałem, a którą na pewno trzeba wymienić, to jest szkoła w Trzebuni. Faktycznie temat, można powiedzieć, od kilku lat jest na tapecie. Z różnych powodów jeszcze nie doczekaliśmy się realizacji, pomimo że w tegorocznym budżecie jest. Ale chodzi o remont, przebudowę czy budowę szkoły w Trzebuni? Do tej pory cały czas mówiliśmy o remoncie tego budynku. Koszty, które pokazują nam ekspertyzy i kosztorysy, no to jest kwota około 8 milionów. Na pewno tak wielka kwota na realizację jednej inwestycji, i to remontowej, no to jednak sprawia, że pojawiają się różnego rodzaju obawy. Łatwo jest pochopnie wydać pieniądze, pochopnie rozpocząć inwestycję, z której tak naprawdę no, mielibyśmy problem, żeby ją skończyć.
No, nie muszę tutaj mówić o tym, że oczywiście ciągłość tej nauki w szkole musi zostać zachowana, więc rozważane są teraz różne opcje. To, co najważniejsze, to to, że w tegorocznym budżecie została zabezpieczona w wieloletniej prognozie finansowej kwota na rozpoczęcie tych prac. Jesteśmy już naprawdę na ostatnim etapie, gdzie będziemy mogli się określić, czy idziemy faktycznie w stronę remontu, czy w stronę jakiejś głębszej przebudowy. No i myślę, że to będzie inwestycja, która w kolejnych latach będzie na pewno naszym priorytetem. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będą dobre wiadomości dla mieszkańców i uda się to zrealizować. To ja trochę nawiążę do tych funduszy. Przygotowując się do tej rozmowy, zapytałam kilka osób postronnych, jak gmina Pcim wypada na tle innych gmin. I co ciekawe, konsensusem tych rozmów było stwierdzenie, że gmina Pcim to przecież kraina miodem i mlekiem płynąca, bo raz ma wsparcie partii rządzącej, do której należy wójt, a dwa ma wsparcie byłego wójta, a obecnie prezesa PKN Orlen. Panie wójcie, czy faktycznie w gminie Pcim ta przysłowiowa manna leci z nieba? Znaczy, oczywiście, no, gmina Pcim na pewno taką krainą mlekiem i miodem płynącą jest. To są piękne tereny, bardzo życzliwi ludzie i myślę, że no, oczywiście... Rozumiem, że pod względem krajobrazu nie będę pytał, kto tak pięknie na nasz temat się wypowiedział. Bardzo dziękujemy. Ta współpraca na pewno jest i tutaj nie ma powodu, żeby prawda, o tym nie mówić, bo jeżeli chodzi o byłego wójta pana Daniela Obajtka, jesteśmy w bardzo dobrych relacjach. Ten zakres spraw, w których pan prezes Obajtek może nas wspomóc, no na pewno z tego korzystamy. No nawet jadąc przez gminę widać różne dofinansowania do klubów sportowych, do stowarzyszeń. To logo Orlenu faktycznie się pojawia i tutaj również nie ma się czego wstydzić. Ja na każdym kroku staram się to podkreślać i również przy tej okazji panu prezesowi bardzo dziękuję za tą wszelką pomoc, którą różne grupy z terenu naszej gminy i te, gdzie tą pomoc widać gołym okiem i te sprawy, które dotyczą indywidualnych osób, różnych sytuacji życiowych, a ta pomoc ze strony Orlenu jest, z tego się trzeba należy cieszyć i utrzymywać i dziękować. No, jeśli chodzi o to, czy ktoś jest, czy nie jest w partii rządzącej, no ja faktycznie członkiem Prawa i Sprawiedliwości jestem od lat i jest to na pewno powodem do dumy dla mnie, aczkolwiek żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie i całe szczęście, że doszliśmy do takich czasów, gdzie dobry wniosek czy dobra inicjatywa jest współfinansowana, jeżeli spełni się określone kryteria. My staramy się zabiegać o różnego rodzaju środki. To, co do tej pory w naszej rozmowie padło, chociażby rondo, chociażby przebudowa tej drogi w centrum Stróży, o którym mówiliśmy, to są wszystko inwestycje, które w pewnym stopniu były współfinansowane właśnie z budżetu państwa, więc tam, gdzie jest to możliwe, pozyskujemy te środki, staramy się je dobrze wykorzystywać, a mówię, logo takiej czy innej formacji, myślę, że tutaj nie jest czynnikiem decydującym. Ale przecież z tych środków mogą korzystać wszyscy. Tak, oczywiście. My również czasami z zazdrością patrzymy na większe samorządy, bardziej zamożne po sąsiedzku, które być może lepiej pozyskują te środki, bo też i takie możliwości mają. No, pamiętajmy, że przy każdej inwestycji, którą chcemy realizować ze środków unijnych, ze środków zewnętrznych, no, konieczny jest wkład własny i to również często jest przeszkodą, jeśli chodzi o nasz budżet, żeby te środki zabezpieczyć i później tak wykorzystać. Ale to się zmienia. Gmina się cały czas rozwija, przybywa nowych przedsiębiorców. Wydaje mi się, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Są przedsiębiorcy, są większe podatki, jest więcej pieniędzy w budżecie. Również tutaj trzeba jasno powiedzieć o wsparciu, które teraz w tym czasie koronawirusa samorządy otrzymały od rządu. Mówię chociażby o Funduszu Inicjatyw Samorządowych, który w ostatnim czasie się pojawił. No, nasza gmina skorzysta kwotą prawie miliona złotych, jeżeli chodzi o ten fundusz. To będą pieniądze, które będziemy mogli w dowolny sposób wykorzystać na inwestycje właśnie na terenie naszej gminy. Więc jest to duża pomoc i tutaj mówię również wielkie podziękowanie dla całego rządu, dla pana prezydenta, że
że o tych mniejszych samorządach myśli, bo to tak naprawdę de facto do tej pory czegoś takiego nie było i do tej pory takich pieniędzy, które dostaliśmy z dnia na dzień, nie było. Wspomniał Pan o temacie koronawirusa i niewątpliwie COVID zmienił 2020 rok w różnych obszarach, ale też w czerwcu nawiedziły Was ulewne deszcze, które spowodowały dużo strat, o tym też Pan mówił już wcześniej. Jak gmina poradziła sobie, jak gmina radzi sobie w tych sytuacjach i co stało się w tym momencie priorytetem dla gminy? No, COVID dotknął każdej gminy, więc tutaj ani nie czujemy się bardziej, ani mniej pokrzywdzeni. Jak wiemy, te wszystkie ograniczenia, cała struktura finansów, która ucierpiała w wyniku koronawirusa, to dotyka każdej gminy. Dodam tylko, że jeżeli chodzi o nasz samorząd, to faktycznie poprzez koronawirusa, poprzez te problemy gospodarki, które żeśmy mogli obserwować, no to szacujemy, że około 600 do 700 tysięcy złotych mniej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynie do naszego budżetu. Do tego doliczyć musimy kwoty, która została przeznaczona na umorzenia podatkowe. No to jest również ponad 100 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o osoby, które zwróciły się i udokumentowały u nas właśnie tą sytuację. Więc to są problemy, które dotknęły nas wszystkich. Kolejna sprawa, no to powódź, o której Pani wspomniała. Krótkie zdarzenie, w zasadzie kilkugodzinne i niewyobrażalne szkody. Myśmy zarejestrowali ponad 50 takich zdarzeń dotyczących dróg, mostów, przepustów, gdzie de facto to są drogi do odbudowy. Jeżeli chodzi o te wnioski, no to kwota powyżej 5 milionów to jest taka wstępna kwota, którą oszacowaliśmy na odbudowę całej zniszczonej infrastruktury. Również kilkaset tysięcy złotych to są koszty samej akcji, którą prowadziliśmy w tych pierwszych godzinach i w pierwszych dniach akcji powodziowej, która miała na celu zapewnienie przejezdności mieszkańcom i bezpieczeństwa. Więc no, jak to wszystko zsumujemy i popatrzymy na ten rok, no to wydaje mi się, że na tle tych inwestycji, które mimo wszystko się dzieją, cieszę się, że udaje nam się realizować przynajmniej część tych planowanych spraw, planowanych rzeczy, które chcieliśmy zrealizować. Panie Wójcie, już kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, nawiążę do Pana Józefa Stanisława Błachuta, który niedawno opublikował na łamach naszej telewizji zdjęcie. Zdjęcie z Pcimia, ale zdjęcie z 1932 roku, o ile dobrze pamiętam, muszę sobie zerknąć, żeby Pan Józef później mnie nie poprawił. Tak, to jest 1932 rok, na którym widać dwóch mężczyzn. Oni siedzą na wozie, wóz jest zaprzętnięty w konie. I zdjęcie jest opisane następująco. Dwaj gospodarze spod Myślenic jadą do Krakowa po państwo, którzy na letnisko wybrali sobie mało znany, ale piękny Pcim. Mamy rok 1932, mamy letników w Pcimiu, a dzisiaj rok 2020. Z czego mogą skorzystać dzisiejsi letnicy? No na pewno z tym dowozem letników bryczką będzie problem. Aczkolwiek są jeszcze gospodarze na terenie naszej gminy, którzy w tych tradycyjnych gospodarstwach posiadają środek transportu. Czyli jeszcze można spotkać taki środek transportu. Między innymi mój teściu, także to muszę się pochwalić. Czyli wójt zaprasza do siebie wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z takiego środka transportu. Myślę, że się dogadamy. Aczkolwiek na pewno każdy, kto wybiera się do Pcimia, może skorzystać z atrakcji, którymi są przede wszystkim piękne krajobrazy i szlaki turystyczne, które są dostępne w naszym terenie. Schroniska Kudłacze na pewno nie musimy nikomu przedstawiać i reklamować. Można skorzystać również, jeżeli chodzi o Kudłacze, z jazdy konnej. Jeśli chodzi o tą infrastrukturę tutaj, w centrum, no to staramy się ją cały czas uatrakcyjniać. Wyrazem tego jest chociażby ten plac zabaw, który już niedługo nabierze takiego kształtu, jakiego byśmy chcieli i myślę, że będzie dużą atrakcją nie tylko dla mieszkańców naszej gminy. Kolejna sprawa to park, który niebawem zostanie oddany do użytku. Wszystko rodzi się w bólach. Są osoby, które są za, które są przeciw, ale to będzie jedna z inwestycji, które myślę, że nie tylko uatrakcyjnią spędzany czas w naszej miejscowości dla osób przyjezdnych, ale przede wszystkim dla mieszkańców
naszej gminy. No, można oczywiście skorzystać również z noclegów, również niektórzy nasi mieszkańcy. Z wypoczynku nad Rabą? To jak najbardziej zachęcam. Poziom czystości wody na pewno się cały czas poprawia, ale mówię, no myślę, że tutaj bliskość wody wystarczy. Można korzystać z tych różnego rodzaju plaż, które się pojawiają. No jak popatrzymy na weekend, kiedy jest piękna pogoda, no to naprawdę jest bardzo, bardzo dużo osób, które właśnie tutaj spędzają czas nad Rabą. No dobrze, a powiedzmy, że jestem turystką z pobliskiego Krakowa i chcę zobaczyć piękne widoki w gminie Pcim. Gdzie powinnam się kierować? No na pewno będę zachęcał do Kudłaczy, prawda? Jeżeli jest pani, prawda, zwolennikiem pieszych wycieczek, to wybrać sobie któryś ze szlaków lub wybrać sobie nawet którąś z naszych gminnych dróg w stronę Chełmu. Gwarantuję, że widoki są nieziemskie i nic tylko podziwiać i delektować się świeżym powietrzem i pięknym widokiem. I tym optymistycznym akcentem zachęcamy wszystkich do korzystania z dobrodziejstw gminy Pcim. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Żegnamy się z Państwem i zapraszamy na kolejne nasze wydania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.